Witam Państwa serdecznie. Kolejny odcinek programu Kuchnia, restauracja Viva Italia. A dzisiaj chociaż przepisy dania prezentowane nie będą do końca włoskie, bo pójdziemy bardziej na zachód. Zresztą zgodnie z prośbą Pani Moniki, jeżeli Monika ogląda, to wie, o czym mówię. Zresztą ostatnio zarzuciła, zaproponowała, że ostatnie takie przepisy są, nie wiem, dziwne, nietradycyjne, a poprosiła, żeby pokazać coś tradycyjnego i poprosiła, żeby zaprezentować knedle. Dlatego dzisiaj specjalnie dla Moniki będziemy robić knedle. A ponieważ knedle ze śliwkami to wszyscy znają, nie do końca wiedzą, jak je robić, to zrobimy dzisiaj dwie propozycje. Jedna będzie tradycyjna ze śliwką węgierką, a druga taka na pikantno, troszeczkę z innym farszem. Jest jedna zasadnicza różnica pomiędzy knedlami, pyzami i kluskami śląskimi. Knedle są robione z ziemniaków gotowanych z dodatkiem mąki pszennej. Pyzy to są robione z ziemniaków gotowanych z dodatkiem ziemniaków surowych i mąki również pszennej. I ostatnia receptura, taka najprostsza do zapamiętania, to właśnie na kluski śląskie, które się robi z surowych, przetartych, odciśniętych z soku ziemniaków z dodatkiem mąki ziemniaczanej. Zresztą po ich wyglądzie widać już, jaka jest różnica. Knedle są białe, pyzy są takie lekko szare, a kluski śląskie są zupełnie szare, to właśnie od ziemniaków. Co będziemy potrzebować na podstawowy przepis na knedle? Wiadomo, że to wszystko zależy od ilości, jakie chcemy wykonać, a dzisiaj mamy przygotowane na około 4-5 sztuk. Podejrzewam, że troszeczkę tego ciasta zostanie, ale zobaczymy. Do podstawowego przepisu na ciasto na knedle będziemy potrzebować około 350 g startych, ugotowanych już ziemniaków, około 150-130 g mąki, zobaczymy, jak się będzie zachowywać ciasto, tłuszcz, odrobinę soli i jedno jajko. Wielokrotność robienia ciasta, czyli na 700 ugotowane ziemniaków będą dwa jajka i tak dalej, i tak dalej. Gotowane, tarte ziemniaki. Zawsze polecam gotować ziemniaki w łupinach, ponieważ zachowujemy ten ich charakterystyczny smak, no i oczywiście wartości odżywcze. Jedno jajko. I mąka pszenna. Na początek nie wrzucamy od razu całej mąki. Musimy zobaczyć, jak ciasto będzie się zachowywać. I później w razie potrzeby będziemy mąkę dosypywać. I ugniatamy dokładnie na zwartą masę. Widać, że ciasto jest za rzadkie, więc musimy dosypać mąki. I dalej wyrabiamy ciasto. Ciasto jest jednolite i plastyczne. Mamy przygotowane 5 śliwek, także możemy sobie przygotować śmiało 5 porcji już na gotowe knedle. Śliwka węgierka, taka bardzo dojrzała, może być delikatnie ocukrzona. Ja preferuję cukier trzcinowy, który jest, myślę, że bardziej intensywny jak cukier biały i też nie jest taki mocno oczyszczony, zawiera te wszystkie właściwe rzeczy, którego biały cukier nie zawiera. Śliwka węgierka, delikatnie ocukrzona w środku. I dodatek cynamonu tradycyjny do knedli też jak najbardziej jest tutaj właściwy. A ja bym chciał pójść jeszcze dalej. Do środka, do śliwek damy białą czekoladę. Znajdą również Państwo przepisy na możliwość dołożenia do tego marcepanu. I tak przygotowane śliwki będziemy wkładać już bezpośrednio w ciasto i rzucać na gotującą, osoloną wodę. Każdą z porcji na knedle rozpłaszczamy na taki krążek, placuszek, tak żeby pokrył w pełni całą śliwkę. Śliwka do środka. I teraz musimy tak oklejać śliwkę, aby nie było żadnego
miejsca, gdzie mogłaby się dostać woda i knedle mogłyby się rozpaść. Dokładnie jeszcze przygniatamy. Oczywiście nigdy nie ma gwarancji, że knedle nam wyjdą, że nam się nie rozpadną, ale ciasto jest kleiste, więc zawartość skrobi w ziemniakach w połączeniu z mąką i tłuszczem zrobi nam taki swoisty klej. Gotowe knedle rzucamy na zagotowaną wodę, ale nie wrzącą. Także ona musi być gorąca, musi się gotować, ale nie może zbyt mocno wrzeć. I gotujemy do momentu, kiedy będą samoczynnie pływać po powierzchni wody. Knedle gotowały się około 10 minut w lekko wrzącej wodzie, nie za mocno. Jak Państwo widzą, już swobodnie pływają po wodzie, więc możemy wyłączyć już. Teraz będziemy je wykładać na talerz, a w międzyczasie przygotujemy masełko klarowane, które najbardziej pasuje do knedli na słodko. Do masła damy odrobinę cukru i cynamonu. I tylko rozpuszczamy to do momentu, kiedy cukier nam się rozpuści. Knedle spokojnie możemy już wykładać na talerz. Do tych knedli najbardziej będzie pasować rozpuszczone, słodkie, cynamonowe masło. I jeszcze dla sprawdzenia zobaczymy, jak wyglądają w środku. I tak wyglądają knedle śliwkowe z dodatkiem białej czekolady. Witam po krótkiej przerwie. Stół sprzątnęliśmy, także przejdziemy do drugiego przepisu, który również jest z knedlami, ale nie jest taki na słodko. To nie jest przepis, jaki Państwo pewnie znają, bo coraz częściej słyszę o tym, że knedle można robić również z różnymi farszami, więc ciasto na knedle już mam przygotowane. Nie będę Państwa męczył ponownym robieniem ciasta, a do tego farsz. Farsz zrobię na pikantno. Tradycyjny, trochę boczku, cebuli, odrobinę szpinaku. Tak naprawdę do środka możecie Państwo zrobić taki farsz, jaki Państwo chcą. Zaczynamy od podgrzania oliwy. Będziemy podsmażać boczek wędzony, drobno pokrojony, cebulę i szpinak. A ponieważ chcemy zupełnie zmienić smak tych knedli, zrobimy to na pikantno. A całość na końcu polejemy masłem z natką pietruszki. Wędzony boczek wysmażamy. Nie solimy. Tak, tego farszu nie solimy, ponieważ boczek jest wystarczająco słony, żeby całość nam już doprawiła. Jedyne co możemy zrobić, to dać świeżo mielony pieprz, który bardzo fajnie się nam połączy smakowo z boczkiem, z cebulą. Również nie za dużo, żeby nie było zbyt pikantne, bo pikanterii będziemy nadawać dzięki papryczce piri piri. W momencie, kiedy delikatnie podsmażymy boczek, dodajemy drobno posiekaną cebulę. I papryczkę piri piri. Przypominam, że nazywana jest w Afryce czerwonym diabłem, więc naprawdę jest bardzo ostra. Na tą ilość dodamy dosłownie 1/3 całej papryczki. W zupełności to wystarczy. Wysmażamy wszystko razem, jednocześnie dodając od razu liście szpinaku. Do tego typu nadzienia proponuję jednak świeży szpinak, ponieważ mrożony wypuści nam zbyt dużo wody i będziemy musieli dodawać więcej tak zwanego sklejacza. Sklejaczem jest bułka tarta. Odrobinę do nadzienia będziemy musieli dać, żeby nadzienie było takie zbite, nie takie sypiące się. Ale to jest jedynie jako dodatek. Nadzienie jest gotowe. Przekładamy do miski.
i delikatnie musimy je wystudzić. Możemy przygotować sobie już nasze placki, z których będą robione kulane knedle. W momencie, kiedy będziemy przygotowywać już knedle, nastawiamy wodę do gotowania. Musimy ją zagotować z dodatkiem soli. Ponieważ ciasto nie było doprawiane specjalnie niczym oprócz soli, możemy do wody dać świeżo mielony pieprz. Bierzemy nasze jeszcze przed knedle i robimy z nich placki. Jeżeli ciasto za bardzo się klei, możemy użyć odrobinę mąki. I tak jak w przypadku śliwek, robimy placuszka i do środka dodajemy nasz wcześniej zrobiony farsz. Całość dobrze spinamy. Jednocześnie kształtując kulkę, która będzie dokładnie wyglądać jak knedle. Nadzienie już mamy pozamykane w knedlach, także możemy już wrzucać na zagotowaną, ale nie mocno gotującą się wodę. I tak jak w przypadku knedli śliwkowych, 8 do 10 minut do momentu, kiedy knedle będą swobodnie pływać w wodzie, oderwą się od dna, one będą gotowe. Po około 8-10 minutach knedle zaczęły już nam pływać same w wodzie, więc na pewno już będą gotowe. Jedyne, co nam teraz będzie potrzebne, to tak jak w przypadku knedli ze śliwkami dawaliśmy masełko, słodkie masło z cynamonem, to tutaj damy też tłuszcz, odrobinę oliwy, trochę masła i natkę pietruszki. Rozpuszczamy wszystko razem, na razie bez natki. Natkę pietruszki damy w momencie, kiedy już masło będzie rozpuszczone i już będzie wyłączone ciepło pod patelnią, bo chcemy zachować aromat, kolor natki, a tak jakby ona nam się smażyła, to po prostu straciła wszystko to, na czym nam zależy. Dodajemy natkę pietruszki i wyłączamy patelnię. Knedle wykładamy na talerz, odsączając je z naniaru wody i polewamy tłuszczem z natką pietruszki. I nasze knedle inaczej są gotowe. Bardzo Państwu dziękuję i serdecznie pozdrawiam i zapraszam do kolejnego odcinka. Smacznego!